Jedna z rzeczy, która bardzo trudno przychodzi człowiekowi do zaakceptowania. Gdybyśmy na chwilę założyli, że jeżeli czegoś nie doświadczyłeś, to nic o tym nie wiesz, to czy możemy uznać taki paradygmat za słuszny i właściwy? I wiecie, nie chcę tutaj tworzyć jakiegoś paradygmatu moralnego, co jest właściwe, a co nie. Ale popatrzmy na to z takiej perspektywy epistemologicznej, z takiej perspektywy typowo poznawczej, z takiej perspektywy chęci bycia absolutnie i całkowicie szczerzy sami ze sobą. Powracając, na chwilę załóżmy, że jeżeli czegoś nie doświadczyłeś w twoim życiu, to nic o tym nie wiesz. Innymi słowy, stawiamy doświadczenie wyżej nad wiedzą. Jeżeli przyjmiemy takie podejście do życia, jeżeli założymy taki filtr na chwilę, przy pomocy którego zaczniemy patrzeć na swoje własne życie i swoje własne doświadczenie, to pierwsze, co wysunie nam się na tapetę, to jest to, że bardzo ważne w życiu staje się zwrócenie uwagi na to, co jest prawdziwym doświadczeniem, a co jest tylko i wyłącznie moim lub twoim przekonaniem na temat doświadczenia. Innymi słowy, jeżeli założymy, że doświadczenie jest jedyną formą poznania rzeczywistości oraz zdobywania wiedzy na temat rzeczywistości, to ściągamy z piedestału wiedzę. No ale tak czy siak nie umkniemy takiemu, tak jakby, błędowi poznawczemu albo naturze naszego doświadczenia, że możemy zrozumieć nasze doświadczenie tylko i wyłącznie przy pomocy zdobytej wiedzy. No ale nawet jeżeli to już zaakceptujemy, tak? Czyli akceptujemy to, że jedyną formą rozumienia życia i zdobywania wiedzy na temat życia jest doświadczenie. No i to, w jaki sposób opisujemy to doświadczenie, to opisujemy je przy pomocy zgromadzonej wiedzy. No to wiecie, nie dość, że mamy do czynienia z takim paradoksem, no bo to jest paradoksalne, bo teraz możemy zadać sobie takie pytanie: co było pierwsze? Doświadczenie, realne, solidne fakty, doświadczenie oraz percepcja, czy wiedza na temat doświadczenia? Co było pierwsze? I myślę, że to zagadnienie, to co ja tutaj powiedziałem, to jest mega w ogóle super istotne zagadnienie. I to są w ogóle super, mega ważne pytania, jakie może zadać sobie człowiek. I może wydawać się to dla ciebie takie proste, może trochę takie nudne, albo filozoficzne, albo wręcz przeciwnie, jest to dla ciebie ekscytujące i na dobrą sprawę widzisz w tym ogromną głębię i znaczenie. To tak czy siak, chcąc się rozwijać, chcąc podejmować najlepsze dla nas decyzje, chcąc rozumieć siebie, swoją własną psychikę, powinno zależeć nam na tym, abyśmy byli w stanie odróżnić solidne fakty i solidne doświadczenie od wiedzy na temat doświadczenia oraz przekonań. Bo teraz, jeżeli ja tobie powiem, że przy pomocy wiedzy, przy pomocy przekonań, mogę stworzyć doświadczenie. Naprawdę, realnie mogę tobie tutaj powiedzieć, że przy pomocy wiedzy i przekonań, zarówno tych, które mówię teraz do kamery, do ciebie, jak i tych, jakie używam na co dzień, jak i tych, które zdobywam na co dzień, mogę stworzyć solidne, rzeczywiste doświadczenie, to co ty sobie w tej chwili pomyślisz? Co takiego sobie pomyślisz? Możesz pomyśleć: o,
jakieś wariactwo. No jak przy pomocy wiedzy i myśli można stworzyć solidne, realne doświadczenia? Przecież solidne, realne doświadczenie to jest to, co doświadczam teraz, no i w sumie to jest takie proste, no i co tutaj nad tym się więcej zastanawiać. Ale co jeżeli tobie powiem, że twój mózg i twój umysł są tak skonstruowane, że nie ma na tym świecie jakiejkolwiek możliwości, abyś był w stanie odróżnić solidnego, twardego doświadczenia od wiedzy i przekonania na temat tego, co doświadczasz, to jak to odmieni sposób twojego funkcjonowania? Jak to odmieni sposób patrzenia na świat? Jeżeli tobie powiem, że oddzielenie jednego i drugiego od siebie jest niewykonalne, kompletnie jest to całkowicie niewykonalne, to co to umożliwia? Co takie myślenie umożliwia? Do jakich wniosków i refleksji nas skłania? Przede wszystkim tego typu myślenie sprawia, że zaczynamy brać większą odpowiedzialność za to, jak my myślimy o doświadczeniu. Zaczynamy baczniej przyglądać się własnym myślom, stajemy się bardziej uważni, bardziej trzeźwi i bardziej świadomi tego, co czytamy, tego, co mówimy oraz tego, jak myślimy. Bo jeżeli przy pomocy naszych myśli, przekonań oraz słów jesteśmy w stanie stworzyć, dosłownie stworzyć realną, solidną rzeczywistość, to zaczynamy brać cholernie na poważnie to, o czym my w ogóle mówimy, myślimy, rozmawiamy, słuchamy. I wiecie, i to, o czym ja tutaj mówię, to jest fundament tego, skąd bierze się pokora. Jeżeli nigdy w swoim własnym życiu nie myślałeś o tym, czym jest pokora, skąd się bierze pokora i dlaczego praktycznie w każdej ścieżce, czy to duchowej, czy to rozwojowej, jakiejkolwiek, jeżeli będziesz się kiedyś uczył tak solidnie jakiegokolwiek tematu i natrafisz na prawdziwego mistrza, który zmasterował dany temat i zobaczysz, że jedną z takich większych wartości tego mistrza jest właśnie pokora i będziesz się zastanawiał, po co ta pokora? Przecież można mieć to wszystko szybko i można tego doświadczyć szybko i można bezpośrednio dojść do wniosków, po co cała ta droga kontemplacji, zrozumienia, doświadczenia, po co mi to? Przecież to wszystko można mieć tak szybko. To jeżeli kiedykolwiek zaczniesz się nad tym zastanawiać, to powodem, dlaczego pokora jest tak mega istotna, jest właśnie to zjawisko, o którym powiedziałem na samym początku. Nasz mózg nie jest w stanie odróżnić realnego doświadczenia od przekonania. Bez względu na to, jakim poziomem świadomości dysponujesz, ile masz lat albo stażu duchowej kontemplacji oraz medytacji, nasz mózg jest tak skonstruowany, żeby w kółko oszukiwać samego siebie o tym, co wie, o tym, czego nie wie, żebyśmy byli w stanie w ogóle funkcjonować na co dzień. No bo pomyśl sobie o tym tak. Co takiego taka gumowa, plastyczna galaretka wsadzona do szkieletu, która nie dość, że musi kalkulować i kontrolować wszystkie procesy, które zachodzą w tym ciele, to jeszcze musi skanować otoczenie, wyszukiwać zagrożeń, uczyć się o samej siebie, bo nasz mózg musi uczyć się sam o siebie, o sobie. Co taka galaretka może w ogóle o sobie wiedzieć? Jak dużo taka galaretka jest w stanie poznać na swój własny temat? Ponieważ dokładnie te pytania sobie zadajemy. Wiecie, ja już pomijam ten fakt, że jesteśmy nauczeni w naszym społeczeństwie oddzielać umysł od ciała, nie? Jakby to umysł był czymś oddzielnym od ciała. Ale na przykład
nie uczymy się oddzielać ręki od ciała. Hej, przecież to jest moja ręka, to jest moje ciało. To jest mój palec, to jest moje ciało. To jest moje oko, to jest moje ciało. Ale nie mamy problemu z tym, aby mówić, to jest mój umysł, a to jest moje ciało. Wiecie, zapominamy o tym, że nasz mózg jest organem tak jak każdy inny, tak jak serce, płuca, oczy, nos, jelita. I na nasz umysł ma na funkcjonowanie naszego umysłu ma wpływ wszystko. Wszystko ma wpływ na twój umysł. Całe twoje ciało ma wpływ na twój umysł. To, o czym myślisz? Jeżeli jesteś głodny, to myślisz, że chciałoby ci się analizować teorię fizyki kwantowej? Nie, do twojego umysłu zaraz zaczynają wpadać myśli o tym, co byś zjadł. Jeżeli jesteś bardzo głodny, to masz myśli na temat wysoce kalorycznych i przetworzonych produktów. Jeżeli jesteś na diecie, myślisz w ogóle inaczej. Jeżeli w ogóle masz całkowicie przemodelowany sposób myślenia o jedzeniu, to myślisz jeszcze całkowicie inaczej. Ale spadek poziomu energii czy glukozy od razu wywołuje w tobie myśli o tym, żebyś coś zjadł. Wiecie, to, o czym ja tutaj mówię, jest o tyle bardzo ważne, bowiem sprowadza nas do fundamentów poznania rzeczywistości oraz obserwatora tej rzeczywistości. Bo teraz przykładowo, idziesz na spacer, jest wieczór, popołudnie, jest godzina 6, jest lato, może trochę później, niech będzie 7 albo 8, już się taki wieczór zbliża. Jest fajnie, nie? Jest ciepło. I idziesz sobie po chodniku i nagle przed tobą, na tym chodniku, wyskakuje czerwony smok. Z czerwonymi oczami i się na ciebie patrzy. I żeby było jasne, niczego nie brałeś, nie jesteś pod wpływem żadnej substancji. Jesteś taki trzeźwy i surowy, jaki jesteś. I jesteś sam i widzisz smoka z czerwonymi oczami i on się na ciebie patrzy. To czy ten smok byłby prawdziwym zjawiskiem dla ciebie, dla obserwatora, czy byłby halucynacją? W jaki sposób odróżniamy jedno od drugiego? To mamy jeden scenariusz, że mamy tego smoka, tak? To teraz dołóżmy do tego taki czynnik. Załóżmy, że w twoim ciele zaczynają wyrastać jakieś emocje i uczucia. Pojawia się lekki stres, lekkie pobudzenie, lekkie napięcie, może delikatny lęk. I widzisz bezpośrednio, że ten smok jest przed tobą, ale tak samo obserwujesz i widzisz, że ten smok, którego obserwujesz, jest produktem ubocznym twojego mózgu, który tworzy obraz przy pomocy twoich gałek ocznych. Tak dokładnie jak teraz oglądasz mnie, to oglądasz mnie dzięki temu, że masz mózg i masz oczy. I tak samo jak widzisz ten obraz na zewnątrz siebie, on jest w tej chwili odtwarzany w twojej głowie. To czy widząc tego smoka i mając te reakcje fizjologiczne i dostrzegając, że to wszystko dzieje się w tobie, czy możesz posiąść pełną kontrolę nad swoimi emocjami i uczuciami, skoro to wszystko dzieje się w tobie, do takiego stopnia, że byłbyś w stanie całkowicie zapanować nad sobą i usunąć tego smoka z pola twojego widzenia. Dosłownie tak, jakbyś przy pomocy swojego umysłu posiadł kontrolę nad swoją percepcją i byś po prostu wymazał tego smoka, tak jakby on nie istniał. Czy jesteś w stanie to zrobić? Oczywiście ten przykład możemy rozważać z wielu perspektyw, ale chciałbym, abyście wzięli ten przykład sobie głęboko do serca i zaobserwowali jego kontekst i strukturę w każdym jednym aspekcie waszego życia. Przykładowo, gdy jecie jakiś posiłek, zatrzymacie się na moment, zacznijcie jeść go powoli i zadajcie sobie pytanie, czym jest smak? Czy smak jest czymś prawdziwym? Co definiuje to, co mi smakuje, a co mi nie smakuje? Czy przy pomocy siły woli, koncentracji czy zmiany przekonania mogę zmienić smak tego, co jem? Jeżeli będziecie w obecności ludzi wokół was, ludzi, których kochacie, ludzi, których nie lubicie, przypatrzcie się tym ludziom jeszcze raz obiektywnie, bez jakichkolwiek uprzedzeń.
I teraz zadacie sobie następujące pytania. Co definiuje to, czy ja lubię tych ludzi, czy ich nie lubię? Czy stopień lubienia innych ludzi zależy ode mnie, jest to moja subiektywna skala, czy istnieje jakiś obiektywny miernik tego, jakimi jesteśmy ludźmi? Czy mogę kontrolować to, jak postrzegam innych ludzi? Gdy patrzysz się na innych ludzi, pewnie nawet nie dostrzegasz to, jak wiele rzeczy projektujesz na innych ludzi. Dokonujesz projekcji swoich przekonań, uprzedzeń, tego, co ty lubisz w sobie, w innych ludziach. Projektujesz ludzi, których już kiedyś poznałeś, to, jakimi oni byli ludźmi i tego, i projektujesz również to, jacy wydają ci się, że są ludzie wokół ciebie. Że ta granica pomiędzy tym, jacy są ludzie, a jacy my myślimy, że oni są, ona się tak zaciera, że my kompletnie zapominamy o tym, że ludzie, jakimi się otaczamy, my ich dosłownie tworzymy. Dosłownie tworzymy ludzi wokół nas. To jest niesamowite. I to, co jest bardzo ważne tutaj, w tym nagraniu, co ja chciałem wam przekazać, to jest takie jedno super, mega ważne pytanie. Dlaczego twoje własne wnioski są dużo ważniejsze od przyswajanych teorii z zewnątrz? Ponieważ każda jedna teoria, jaką pochłoniesz z zewnątrz, nie należy bezpośrednio do ciebie. A nasz umysł, żeby coś zrozumieć, bierze daną teorię, przywłaszcza sobie, porównuje z całym schematem innych teorii, które już zaczerpnął wcześniej, łączy z doświadczeniami, które miał już wcześniej, z całą mentalną mapą, i produktem ubocznym takiej teorii są nasze własne wnioski. Ale tak na dobrą sprawę, nigdy nie mamy w 100% pewności, czy dane wnioski są prawdziwe, czy nie. Co odróżnia jeden wniosek od drugiego? I przede wszystkim to, co najważniejsze. Co było pierwsze? Doświadczenie? Czy teoria oraz wniosek? To tyle, jeżeli chodzi o ten film. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że was zaciekawiłem do głębokiej kontemplacji i przemyśleń. To jest mega naprawdę zaawansowany i bardzo ważny temat. Szczególnie dla młodych ludzi oraz dla ludzi, którzy jeszcze nie mają takich solidnych fundamentów zrozumienia siebie, zrozumienia świata, zrozumienia swojej własnej psychiki oraz duchowości. I to jest mega super ważny temat, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli styczność z jakąś różną teorią duchową, innych wymiarów, wiecie, różnych kosmologii, żebyście się w tym wszystkim nie pogubili i nie pomieszali. To jest taki fundamentalny temat, do którego zawsze możecie powrócić, aby przywołać samych siebie do takiej konkretnej, solidnej rzeczywistości i przywrócić siebie do pełni obecności, do pełni zmysłów oraz wyćwiczyć w sobie sposób myślenia oparty na faktach rzeczywistych oraz takiej analizie tego, czym te fakty są. Ponieważ jednym z najważniejszych ćwiczeń duchowych jest dochodzenie do prawdy. Jeżeli postawicie w swoim życiu numer jeden dojście do prawdy, absolutnej prawdy, prawdy duchowej, prawdy psychologicznej, prawdy moralnej, prawdy na temat doświadczenia, i będziecie bardzo głęboko studiować ten temat i go analizować, to dojdziecie do naprawdę głębokich, metafizycznych, epistemologicznych wniosków. Możecie dojść do podstaw zrozumienia czystej jaźni, podstaw fundamentów zrozumienia psychiki, podstaw zrozumienia percepcji, zrozumienia tego, czym są przekonania, jak funkcjonuje umysł, jak funkcjonuje ego. I co jest najważniejsze, jeżeli będziecie to robić systematycznie, sami, dokładnie analizując to, co tutaj powiedziałem, to będziecie mieli bezpośrednio uchwycone to przez samych siebie, dla samych siebie, i będziecie mieli wyrobione w sobie, w swoim własnym umyśle, te takie ścieżki
neurologiczne ścieżki bezpośredniego dochodzenia do prawdy i to będzie dla was zrobione przez was autentycznie, nie narzucone z zewnątrz. I to jest tutaj ważne, abyście doszli do odpowiedzi na te pytania sami dla siebie. Mam nadzieję, że tutaj wniosłem ogromną wartość dla was. Jeżeli tak, dajcie dla mnie łapkę w górę, stawcie pozytywne komentarze, stawcie swoje własne przemyślunki. Widzimy się w następnym nagraniu. Do zobaczyska. Miłego. Elo. Buźka.